O, siemanko, z tej strony Słomek. Witam Was w kolejnym vlogu. Mamy dzisiaj 25 sierpnia. Jak widać na załączonym obrazku, przed chwilą jest rolnik, jest żywność, jest Słomek, są filmy. Tak tylko między wierszami. No i ogólnie dzisiaj akcja siew poplonów. Trochę się uwinęliśmy z robotą. Warzywa, no częściowo pozbierane zostały, jeszcze wprawdzie trochę buraczka w polu, ale no jeszcze musi chwilę poczekać. Cebula dzisiaj załadowana, większość sprzedana. Tutaj jest 4 palety, są 4. 12 stoi na dworze, tyle jeszcze zostało. Reszta już pojechała, no ale do rzeczy, jest trochę czasu. No i właściwie nie ma czasu, trzeba się brać. Jutro nadają deszczyk, więc mam nadzieję, że uda mi się posiać jak najwięcej. To już kolejny rok, gdzie podchodzę tak no na poważnie, na porządnie do tematu poplonów. Jednak no powiem, że jest to, na razie powiem w skrócie, że jest to inwestycja w przyszłość dla naszej gleby, ale może powiem, co tutaj będziemy ładować do siewnika. Jak widzicie, będzie precyzyjnie jak na poplon. Nie mamy siewnika typowo do wysiewu poplonów, więc będę siał siewnikiem. Tata przede mną jedzie z głęboszem. Głębosz to jest nowy nabytek, ale o głęboszu będzie osobny film. No i tak, dotarła paka razem z rzepakami, które zamawiałem z Bicagro. No i będą Bicagro poplony, Bicagro pasza max. Tu będzie sorgo 45%, wykasiew na 30% i słonecznik 25%. Jest tutaj napisane, że jest to poplon na paszę. Można by go ściąć na paszę. Nadałby się oczywiście, ale zwierząt nie mamy, więc jako masa zielona też nam tutaj zrobi robotę. No i drugi poplon, Big Poplon Agro Universal. Mamy słonecznik, wykę i facelię w proporcjach, jak widać. Mam to tutaj, że tak powiem, brzydko mówiąc, rozpiżone z palety, bo miałem zamówione jeszcze dwa worki po 30 kilo faceli solo. Facelię już wysiałem solo na jednym z pól. No a teraz sieję, powiedzmy, po kolei. Nie będę tego mieszał. Na początku pójdzie ten agropasza. No i co? Zaraz biorę się, zasypuję do siewnika, robimy próbę i lecimy na pole. No dobrą sprawę. Gdyby było tego więcej, bym sobie podjechał ładowarką i sypał z palety. Nie wnosiłbym tego. No ale pokażę Wam, jak to wygląda. Idziemy na dwór, na słoneczko. Też co do ilości. Będę celował w jakieś 30 kg. Tak to wygląda. Ładne, czyściutkie. Nie widać najważniejszych chwastów, no, to byłoby niedopuszczalne. Ładny materiał. Do siewnika jeszcze dwa worki. Próba kręcona. Nie wiem, pod co to podciągnę, pod jakie ziarno. Ale coś tutaj wymyślę. No i dobra. Widzimy się na polu. Walterka, o, tam w oddali jeździ, słychać. Ciężko ma, bo ma co targać, ale to już zobaczycie później. O, jedziemy z koksem. Tata również jedzie z koksem przede mną. Powoli już go doganiam. Zacząłem wprawdzie, no chyba z dwie godziny później, ale no wiadomo, że głębosz idzie zdecydowanie wolniej jak siew, bo no jedziemy na 40 parę centymetrów, także na porządnie. Jak widać, się kurzy mocno, gleba taka lżejsza, powiedzmy. No i był tutaj mieszany, na tej części był mieszany ten pomiot z ziemią, dlatego ta wierzchnia warstwa jest troszkę bardziej przesuszona, ale niczemu to nie przeszkadza. No jutro będzie padać, nadają deszcz. Pole po siebie wygląda bardzo ładnie. Docisk w redlicach mam ustawiony na zero, bez docisku, żeby na słomie, które tutaj leży na polu, żeby się to podnosiło. Precyzja wysiewu będzie dokładna, no co to jest, to nawet kubką ściągniętą tego nie można nazwać. Ładnie jeszcze wyrównuję trochę po tym głęboszu. No i ogólnie, jeszcze wracając do tematu poplonów, ja uważam, że poplony to jest inwestycja w przyszłość dla naszej ziemi. Nawet jeśli one w tym momencie zabiorą nam wodę, zabiorą nam dużo wody, mogą nam zabrać nawet tyle tej wody, że jeśli ktoś orze, to się zorać nie da, bądź jeśli przez zimę śnieg nie spadnie,
poplon będzie rósł do jesieni, to na wiosnę będziemy mieli po prostu słaby start roślin, bo ziemia będzie przesuszona, tak? Ale na tych działkach ma być nawadnianie, więc jakby wiadomo, że z jednej strony mówi się o tym, żeby oszczędzać wodę, żeby kasować rośliny, a z drugiej strony sieje się poplony, które tą wodę zabierają, dużo tej wody zabierają na produkowanie masy, ale nie jestem dobrej myśli, że jednak będzie padać. No ale inwestycja w przyszłość, dlatego że ten poplon, raz, drugi, trzeci, piąty, wiadomo, że to jest proces kilkuletni, no w rok tego nie zrobimy. To jest dostarczenie dla naszej gleby materii organicznej, tak? To jest masy zielonej, która poprzez rozkład, lata, że tak powiem, dostarczania jej, czy to też w postaci obornika, czyli w oborniku mamy słomę, tak? Mamy odchody, czy właśnie innych cząstek roślin, słomy pozostawionej, no podczas rozkładu powstaje nam materia organiczna. No i materia organiczna w kolejnych latach będzie odpowiedzialna za to, że jeśli próchnicy będziemy mieli w glebie tyle samo, bądź będzie rosło, jeśli poziom uda nam się zrobić taki efekt, że tej próchnicy coś tam nam wzrośnie, to zwiększymy tym samym pojemność wodną, tak? I nasza gleba, załóżmy, w jednym metrze kwadratowym nie będzie mieściła 100 litrów, a 110 litrów. I podczas okresów niedoboru wody, no po prostu tej wody dla roślin będzie więcej, tak? Ale to jest proces długotrwały, tak? Długotrwały proces. Też ogólnie poplony zabierają wodę, ale jeśli poplon rośnie na ziemi przez okres jesienny, czy zostawiony przez zimę, to rośliny poprzez swoje korzenie, poprzez resztki zapobiegają temu, że ta woda opadowa nie spływa, tylko jest też lepiej wykorzystywana, tak? Jeśli mamy gdzieś pagórkowate pola, no mówi się tutaj o erozji wodnej po prostu, tak? Ale to można zaobserwować, że na polach, gdzie był ładny poplon i tych opadów było nie najgorzej było z opadami, no to mamy na wiosnę po poplonie wcale nie sucho, tylko mokrzej. Też jeśli mamy ładny poplon, spadnie śnieg, przyjdzie wietrzysko, wicher, to ten poplon rosnący zatrzyma nam śnieżycę, tak? Zatrzyma nam no, wywiewanie tego śniegu z pola, czyli jakby też jakby to zaowocuje, tak? No jest tutaj wiele czynników, co tutaj robić. Można by posiać rośliny, które wiążą azot, więc byłoby to z podwójną korzyścią. Akurat w tym roku poplon o składzie, jaki widzieliście, ważne, żeby to w moim przypadku nie było roślin krzyżowych, bo no, wysiewany jest rzepak, uważam, że gorczyca, no to jest w płodozmianie, jeśli jest rzepak i wysiew gorczycy na poplony, to jest nieporozumienie. Wprawdzie gorczyca jest najtańszym poplonem, najszybciej buduje masę, no i tej masy tak naprawdę jest dość sporo, ale no my akurat nie uznajemy, nie lubimy, nie będziemy siali, nie planujemy siać. No i tata sobie pyrka, kamieni sporo, tam gdzie większy kamień będę musiał wyjść i go po prostu przesunąć. No a później wiadomo, że w konsekwencji po deszczu pewnie jak te kamienie się opłuczą ze słomy, z kurzawy, będzie trzeba przejść i pozbierać, no ale to już, że tak powiem, jest normalne na naszych glebach. Tutaj widzicie, gdzie trochę lepsza ziemia, to od razu skała. Tutaj jest pole po pszenicy, tej pszenicy, która rosła po burakach, więc tutaj ta ziemia jest dodatkowo twarda, jeszcze po zeszłorocznym zbiorze. No ale poplon, no właśnie, poplon też ma za zadanie no, drenacji, tak? Siejemy rośliny, które tą glebę drenują w jakiś sposób, które ją rozluźniają, które też no może nie wpłyną nam tutaj na podeszwę późną, ale troszkę może ją rozluźnią, troszkę wydrenują. Wiadomo, że o właśnie, jeszcze też poplon, resztki pożniwne są takim pokarmem dla mikroorganizmów żyjących w glebie. Jeśli mamy będziemy dostarczać masy, to te mikroorganizmy, chociażby drzownice same, które też są pozytywnym żyjątkiem w naszej glebie, będą robiły robotę, bo będzie ich więcej, będą miały co jeść. Też może dla drzewnic nie najważniejsze jest, że będą miały co jeść, tylko po prostu jeśli będą miały wodę i jedzenie, to będą, bo samo jedzenie bez wody nic nie da, bo one po prostu nie są aktywne.
No i tak to wygląda. Tak to wygląda. Pipczy mi tutaj komputer, bo nie używam znaczników. Jeżdżę bez znaczników mniej więcej, tak żeby było dobrze. Nie chcę mi się bawić tutaj w rozkładanie tego. Jeździmy około 10 na godzinę. Bronę mamy ustawioną płyciutko, tylko żeby przegarniało, troszkę tutaj zarównało, tą słomę ładnie równo rozciąga. No po siewie wygląda to ładnie. Siejemy na jakieś 2 cm, facelia nie lubi głębokiego siewu. No ale myślę, że nawet gdyby to było 0,5 cm, nawet gdybyśmy rzucili to tylko pod wał, to byłoby dobrze. W innych latach też rzucaliśmy poplon pod talerzówkę. W zeszłym roku piękny poplon miałem właśnie po zasianiu w talerzówę. No i co? Tak to wygląda. Też właśnie jeszcze a propos poplonów. Częściowo poplony siejemy, że tak powiem, z dobrej woli, ze swojej woli, z swojej decyzji. No częściowo jesteśmy w pakiecie tym ochrona gleb i wód. Pakiet 2.1 i do hektara obsianego poplonem otrzymujemy 650 zł. To jest jedna rzecz, a druga rzecz to po prostu częścią pól z poplonami zapełniamy sobie EFE, czyli zazielenienie śródpolne, czy jak tam zwał, tak zwał, wymagania, żeby dostać pełne dopłaty. No, niektórzy robią to na sztukę i w jednym przypadku i w drugim. My staramy się robić na pewno w tym przypadku, który poplon zostaje do 1 marca dobrze, a w tym przypadku, gdzie siana jest jeszcze pszenica, no to niekiedy no to jest zrobione faktycznie tak, żeby tej wody ten poplon zabrał jak najmniej, bo później, jak wszyscy wiedzą, no problem jest z zasianiem tego, tak? Jest problem z siewem. No, zaraz może się z wami jeszcze za chwilę połączę. Idę zaraz zobaczyć, jak to wygląda. Czy nasiona ubywają? Ubywają na pewno, próbę robiłem. Około 30 kg na hektar wychodzi, 32 mi wyszło w próbie, zmniejszyłem dwa otwory. Powinno być dobrze, tak? Zobaczymy. No, były lata, że słonecznik czy facelia w poplonie jeszcze zakwitły. Zobaczymy, jaka będzie jesień i zobaczymy, kiedy będą przymrozki. To jest najważniejsze, bo jednego roku mróz strącił i facelię we wrześniu i słonecznik, a do września mamy właściwie co dobry tydzień i mamy wrzesień. Gdzie tam? Tydzień czasu został do września. Dojedziemy do końca, jeszcze pokażę wam może rzepak po Czajkowskim, bo rzepak już wschodzi. Też widzicie, w Głęboszu nie ma wału. Tak, nie ma wału, bo jeszcze po prostu nie został założony. Tak ma być, ale wał będzie. Prezentacja Głębosza będzie później. Dobra, wyłączę na chwilę, żeby tutaj nie było zbyt długo. Dojedziemy do końca i połączę się z wami jeszcze raz. No i rzepaczek mamy na wierzchu. Dzisiaj jest czwarta doba. Zobaczcie, raz. Piękne wschody. Już dzisiaj rano rzepak był na wierzchu. Minęły od zasiania 3 doby i kilka godzin i rzepak mamy na wierzchu. Warunki do siewu były praktycznie rzecz biorąc idealne. No i mamy idealny rzepaczek. Udało się! Na fokusowym rzepaku nie byłem, ale też na pewno będzie dobrze. Może jutro się uda. To coś wam pokażę go. Coś tam wilgoci jest w tej glebie. Nie będę tutaj szukał na... O, jest. Coś tam, jakieś nasionko? Jest nasionko. Słoneczniczka nie widzę. Też gdzieś tu będzie. Nie będę grzebał. A, nie będę wchodził do góry też. Dobra, jedziemy dalej, bo szkoda czasu do posiania jeszcze parę hektarów. No, jeszcze małe ogłoszenie parafialne. A propos zamówień w sklepie Bicagro. Udało mi się z Brunem wynegocjować dla was małe rabaty. Gdyby ktoś chciał zamówić, czy to jeszcze rzepak, może czy poplony, czy może już na jesień materiał siewny pszenicy, czy innych zbóż, informacje wrzucę także w opisie filmu. Zajrzyjcie na stronę, sporo odmian pszenicy mają w ofercie, między innymi Euforię, która w tym roku bardzo fajnie wyszła. No i dobra, więcej informacji w opisie, a tymczasem trzymajcie się, do następnego filmu, cześć!